Cześć! Witam w kolejnym materiale z Dead by Daylight. Dzisiaj będzie ksenomorf. Robimy ksenomorfa ogólnie pod heksy z jakimś tam minimalnym widzeniem. Build bardzo prosty. Myślę, że opiera się dość mocno na starej mecie, która chyba aktualnie nie jest w ogóle praktykowana. Więc z uwagi na to, pomysł wydaje się być całkiem dobry. Na start. Ogólnie ostatnio trochę walnąłem się z letalem. Nie do końca to było sprecyzowane. Cały ten perk i można było troszeczkę zastosować inny opis samego perku, ale do rzeczy. Ja tam powiedziałem coś takiego na starcie, że sam perk jakby bazowo pokazuje nam na starcie gry surwów przez 9 sekund plus 2 sekundy za każdego surwa, którego widzimy, który tej swojej aury nie okryje. Znaczy, to był trochę błąd, natomiast z tego co się doinformowałem, ten perk troszeczkę działa inaczej i nie... źle to jest w ogóle połączone w opisie, ale mniejsza. Perk ten zwiększa czas widzenia wszystkich surwów o 2 sekundy z każdego źródła, czyli add-on i perk. Czyli jeśli dobierzemy sobie barbecue i powiesimy jakiegoś surwa i zobaczymy surwa na daleko i powiedzmy ta barbecue nam pokaże tego surwa przez 6 sekund, to jeśli mamy letala, to nam pokazuje 8 sekund. Trochę źle walnięty jest opis i źle to potraktowałem, ale to tak do rzeczy, żeby nie było, że w bunt wprowadzam, więc wiecie o co chodzi. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe perki, mamy 3 heksy. Pierwszy heksem jest ruinka. Ruinka tradycyjnie sprawia, że jeśli generator nie jest kręcony, no to sam się regresuje, nie musimy go kopać. Następnie mamy trilla. Trill sprawia, że za każdy totem, czy to czysty, czy heks, survivor, który chce rozbroić jakikolwiek totem, ten czas jest zwiększony o 10% za każdy totem na mapie. Czyli bazowo od razu na starcie mamy plus 50% czasu rozbrajania totemów. Myślę, żeby kupić sobie trochę czasu, ten wybór jest tutaj dość dobry. To jest drugi. No i mamy jeszcze Undyinga. Undying również ma bardzo proste działanie, również to jest heks. Każdy survivor, który jest w zasięgu 4 metrów od czystego totemu, widzimy ogólnie jego aurę. Więc to po pierwsze i po drugie, jeśli jakikolwiek heks zostanie zniszczony, to heks przechodzi na miejsce tego undyinga. W sensie undying jest jedzony i na przykład jeśli ktoś rozwali ruinę, to ruina po prostu zostaje przeniesiona na undyinga. Z tym, że jeśli mielibyśmy jakiekolwiek heksy z tokenami, te tokeny po prostu są tracone. Przykładowo heks z blindem, gdzie obijamy kogoś, wiecie, te tokeny tam są jakby nakładane. No i jakby jeśli zostanie ten blind tam rozwalony, to musimy go ładować od nowa. Perki proste, w dużym skrócie, więc będziemy się głównie skupiać na gonitwie za innymi survivorami. Jeśli chodzi o addony mamy dwa. Pierwszy addon zwiększa naszą ochronę przed ogniem od turetów o 35%. Są specjalne działka, które nam ogólnie będą dość mocno przeszkadzać na tej postaci. No i mamy jeszcze coś takiego, że ta postać ma jakby dwa tryby. Ma tryb zwykły i ma tryb czołgania. Chodzi ogólnie jak pies. O, ma tryb psa. Czyli crawler mod. Kiedy jesteśmy w trybie crawler mod, postać jest pochylona i właśnie chodzi jak pies i możemy atakować dodatkowo ogonem. Ogon ma większy zasięg, możemy atakować ogólnie przez paletki, no i kiedy jesteśmy w tym trybie, to będziemy przechodzić przez okna o 30% szybciej. Właśnie to jest głównym zadaniem turetów, głównym zadaniem jest sam fakt, żeby nam tego crawlera zbić. Więc w dużym skrócie tak to wygląda. Bloodlodge. Out of Heaven. Który to był Bloodlodge? To była ta otwarta mapa i ty mi od razu rozkładasz totem. Czekaj, tam jest jeden surf. Trochę niedobrze, bo mam surfów porskładanych. Bardzo niedobrze. Jest cholernie niedobrze. Jest. Czekaj, wróć. Ja się muszę rozgrzać. Moment. Daj mi się rozgrzać, daj mi parę razy machnąć ogonem i będziemy w domu. Widzę jednego surwa z uwagi na totem. Więc dość dobrze. Jeden hit. Dobry start. Kurczę, gdybym mógł was jakoś zebrać do kupy, myślę, żeby było o wiele, wiele prościej. O wiele. Drugi hitek. Będziemy teraz ją przesuwać w drugą stronę mapy, tam gdzie jest pozostała ilość surwów. Spróbujemy ichkolwiek zatrzymać, jeśli chodzi o tą naprawę. Kompletnie nie leży mi to, że oni właśnie te geny mi naprawiają.
Okej. Ty jesteś tam, czyli ty mi zostawiasz generator, czyli te, czyli mogę sobie podnieść, powiesimy sobie, zobaczymy, czy tamten gen jest dalej naprawiany. Jeśli nie, no to się będzie na spokojnie regresować. Jest skręcony. I dużo nie brakuje, żeby go skończyli. Jest skręcony. Oczywiście, że jest. Tu jest turecik, ale turet to nie jest dla mnie problem. To jest kolejny ranny. Paletka minus. Dobrze. Bardzo dobrze się zaczęło. Jedna mi może wrócić w tym momencie pod generator. Oczywiście, że wróciła. Halo. Ten hit? Szczerze? Za bardzo jej nawet nie widziałem. Tego tureta bym musiał sobie rozwalić. Okej. Crawlera mamy spalonego i z tego co widzę, ty masz balans. Mamy 4 rannych. Troszkę ta ruina na pewno nam czasu kupiła, natomiast nie wiadomo jak dużo. Pewnie tamten generator, który był robiony, będzie kręcony nadal przez jednego z rannych. Tak mi się wydaje. Wypadałoby tam w miarę szybko wrócić. To był tamten tunel. Chodź. Jep, zrobili go. Na rannego. Na rannego mi kręcą. Okej. Nie sądziłem, że będzie pod paletą mi kłócać. Aha. Próba całkiem dobra. Masz quicka. Ty masz quicka, gościu. Hej. Ty masz quicka. Kolejny gen zrobione. Kręcą na rannego jak podupieni. Kręcą, kręcą, strasznie szybko kręcą. Tu mamy jednego, który jest wyleczony. Jeden hit, tu jest jeden ranny. A cześć. Drugi hit. Wracamy z powrotem do podstaw. Grunt, żeby cały czas byli ranni. Napierać cały czas, nakładać presję i będzie okej. Okay. Na razie jeden totem mi chyba padł, prawda? Nie, chyba jeszcze nic mi nie padło. I teraz tak, jeden surf odbiegł na lewo. Ale generator tu nie jest w ogóle robiony. Ała. Jeden wyleczony. Czyli dwójka surwów wyleczonych jest w kupie? Nie widziałem przypadkiem jednego, jak mi przebiegał? A bardzo możliwe, że widziałem jednego wcześniej, no. Bardzo możliwe. Czy tutaj masz paletkę? Nie masz paletki. Jeden hit. Ale była dwójka. Chyba cię opluli. Nie wiem, gdzie są kręcone generatory. To jest główny mój problem. Ona mi odbiegła, więc będziemy sobie na spokojnie dalej ją gonić. Tamta ma drugi stage. I jesteś na blaszaku w tym momencie. Przynajmniej gdzieś w okolicy. Tutaj była próba kręcenia. Coś ty rozwaliła! Ruiny mi rozwaliłaś! Ej, to oni mi jeden totem już ściągnęli wcześniej. Tylko nie wiem kiedy. Ojojoj. Ojojoj. Nawet nie wiem kiedy. Tam była ściągana, więc prawdopodobnie będą dalej surwy gdzieś w pobliżu. Flash? Skąd ona przyszła? Ty przyszłaś mi z dołu. Mamy dwa haki zrobione. Dwóch surów wyleczonych i ja mam ponad połowę gry za sobą. Generatorów brakuje.
Ona chyba kręciła generator tutaj? Nie wiem. Tu jest ranny. Ale ona dopiero co wisiała. Nie. Wiecie co? Chyba wywalona. Mogłem polecić za tą, która była ranna. Pójdziemy sobie do tego wyjścia. Cześć! Jeden hit. Tam jest skręcony generator? Mhm. Powiedz mi, co ty w tym momencie mi kombinujesz, co? Na paletkę lecisz. Masz jakieś palety? Masz. Nie, turecik mnie nie spalił. Nu. Addony mam, byku. Addon bardzo dobry. To jest 8. Czyli w tym momencie każdy ma po 2 haki. Jeden surf jest na boku. Go. Cześć. Sprint. Raz, 2, 3. Nie do końca mam wyczucie na zasięgu ogona. Trochę brakuje praktyki. Jeden hit. Troszkę brakuje praktyki, ale szczerze powiedziawszy, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Jak na kilka gier obcym, łącznie? Nam leży? Zostaje nam trójka? Tutaj był zrobiony bomb. Bomb do spalenia. Możemy teraz wrócić spokojnie pod hacza? Znaczy, tfu! Pod blaszak. Ja mam mori! Ej! Ja mam mori! Ała. Ja mam mori! Czekaj, mam mori? Oczywiście, że mam. Spalili mnie. Oczywiście, że mam. Czekaj, gdzie by podlecieć? Zgubiłem się w tunelach. Zgubiłem się w tunelach! Tam jest jeden, tam są dwa. Kolejny bun? Prawdopodobnie tu? Nie. Czyli oni będą teraz na spokojnie pod blaszakiem. Ja bym musiał wrócić pod blaszak? I pilnować tych dwóch genów. Oczywiście, że tak. Spalony nie zostałem, ale nie widzę nigdzie surwa. Mam pomysł? Chyba ta. Zróbmy baita. Wejdę tutaj. I patrz na to. I wychodzimy. Widzisz? Jest jeszcze jeden surf. Za każdym razem to działa, za każdym. Jest drugi surf. Masz paletkę? Ja. Ciebie! Jeden leży. Zostaje dwóch. Teraz Mori nie spaprze, więc na spokojnie. Ej, powiem szczerze, z jak na Mori, które jest zrobione przez obcego. To Mori mogło być nieco lepiej zrobione. To był zły pomysł. To był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Nawet nie wiesz, jak bardzo to był zły pomysł.
A tutaj Surwa nie ma. Ona jest podniesiona już. O. O. Ona leci już do lewej. Wiecie co? Nie będziemy grać pod 4 killa. Ona była prawdopodobnie sama. No. Ona była prawdopodobnie sama. Nie wiem, czy nie miała buna na szybkość podnoszenia się samodzielnie. Jeśli tak, no to bez przeciągania. Dzięki. Bez przeciągania jedziemy po prostu z drugim. Bo na 4 killach jakoś bardzo mi nie zależy. Gra sama w sobie z wygraną. Mógłbym w tym momencie ją zeslagować, no jakby wyszło jej i tak na moje, prawda? Nice. Okej. Dwie bramy w miarę obok siebie, tak? Okej. A z tego co widzę, on jest bez większych szans na wygraną. Czy ja jestem w stanie tam dobiec w 15 sekund? Jest. Aha. Około 10 sekund potrzebuję na dobiegnięcie. No to luźno. Chci. Idź. No idź. Ale punkty byś mi oddał. Fajnie, byku, fajnie. 300 punktów drogą nie chodzi. Nie wiem, czy o tym wiesz. Dobra, idziemy z drugim. Babka od Nurs. Rozdzielani znowu jesteście, no nie? Jeden już niszczy totem z tego, co widzę. No powiem szczerze, że... Zbejtujemy ją. Zbejtujemy ją sobie. Jakże mieć jednego darmowego hitka. Nie jest dobrze z tymi respami. Na obcym jakoś te respy w ogóle oddać nie chcą. Masz paletę, ale nie zdążysz. Bardzo dobry start. Strasznie porozbijani są. Kurczę, bardzo. I mi wiś. Temy też są dość mocno odkryte. Ale w tym wszystkim najlepsze jest to, że oni w ogóle kładą te turety obok heksów. Oni nawet wiedzą, że mam te heksy. Dream baita. Jeden hit. Nie hitnę chyba ogonem, no nie? Szansa raczej bardzo malutka. Cześć. Ładnie. Raz, dwa, trzy. Co jest z tymi ruinami? Nice. Co jest z tymi ruinami tutaj? Ładnie. Drugi hak. Teraz pytanie, co z generatorami? Jeden był ratowany. Jeżeli jeden był ratowany, to znaczy, że tylko jeden mógł kręcić geny. Tu jest. Jest cień. Jest cień. Nie sięgnę. Nie sięgnę. Jeden totem padł. Ładnie. Kolejny przeskok. Ile ty masz jeszcze? Turet do rozwalenia? Mm.
Jestem! Paleta. Ej! Ej! Co ja robię? Jeden hit? Ten ogon u mnie to jest porażka. Co nie? To jest porażka. Pójdziemy za tą. To jest pewniejszy hitek. Teraz pójdziemy na nią, bo ona będzie chciała ratować, szczególnie, że wie, że tamta wywaliła się pod paletą. Więc jakby... W sumie to mi to pasuje. To mamy kolejne dwa darmowe haki. Ty! Już mam 3 stage'e? A oni nie mają ani jednego gena. Mam kolejnego surwa obok. Wow. Jeden hit. Ogon za 5, 4, 3, 2, 1. Sięgnę. Tu mam kolejne powalenia. Ty mi odbiegasz. Dzięki. Coraz bliżej końca gry. Jeden gen jakimś cudem w ogóle zrobili, nie mam pojęcia jak. No jeden surów im ratuje tą gierkę, no. Ślady w stronę blaszaka. Tu jest ta, która była powalona przeze mnie wcześniej. To jest ta z toolboxem. Czy jest sens ją gonić? Ślady są akurat dość mocno wyblakłe, czyli jest daleko. Nie trafiłem! Okej. Nie trafiłem sobie. Tu jest jeden totem na otwartym. My pójdziemy w tym momencie po tą, która jest wyleczona. Spróbujemy ją sobie obić. Dalej mamy paletę do rozwalenia. Jakbym dostał teraz ogon, ale nie dostanę, ale to nic. To nic. Drugi surw ranny cały czas jest na moich plecach, został mi tylko trill. Black. Nice. To jest hak numer 6. Wiś? Pierwszy zgon. Pierwszy zgon. To jest chyba ta, co wisiała dwa razy, prawda? Nie rozumiem, jaki jest sens się lupować przy powieszonym surwie. Jakby mnie odciągnęła, to ja bym za nią pobiegł. Tak to wyszło, jak wyszło. Jest ta turet. Nietrafiona. Ale to nic. Sięgna? To, że odbiegłem, trochę ją pogubiło. Pewnie myślała, że będę się lupować dookoła. Ojojoj. Kolejne powalenie. To jest 7. Jakby spoko, z Trilla jeszcze będziemy mieli te bonusowe punkty. Mamy 3 tokeny, to mamy chyba 30% więcej blood pointów za każdą akcję, która jest powiązana z gonitwą. Więc... zasadniczo to całkiem okej. Spróbujmy wyjść tutaj. Generator... Boże, tfu! Generator. Górę? Ten nie kręcony. Na górze był kręcony. Znaczy... Oni mają szansę to odbić. Szansa cały czas jest. Malutka, bo malutka, ale jest. Mogą to odbić. Jeden strzał. Tu są palety wszystkie poniszczone.
Czy ty umierasz? To masz raczej dopiero drugi chyba. Ty byłaś raczej pierwszy raz powalona? Nie, czekaj, ty wisiałaś w ogóle chociaż raz? Jezu, no... Nie mogę tego crawlera w ogóle załadować, bo mi cały czas te turety u strony opalają. Jest na regresie. Tutaj był gen robiony. Jeśli tu był gen robiony... Okej, okay, tu był cały czas jeden surf. Liczyłem, że może pójdzie przez środek. Liczyłem, że pójdzie przez środek i będzie chciała przez okno jej pomóc wyskoczyć, ale widzę, że wywalone. One mają już podzielone zadania, kto ma co robić. Czy? Jakby porównać pierwszą grę i teraz drugą? To są tylko dwie gry, ale różnica jest ogromna. Wiesz? To jest ogromna różnica pomiędzy pierwszą a drugą grą. Trochę brakło go na sekundę. Nie, bez ogona. Wiem, że chciałaś baitnąć bez ogona. Mori? O, czekaj! Ja mam Mori! Hej! I tam widzę drugą, jak biegnie. Przyjemna postać, w sumie taki typowy Demogorgon 2.0. Z tym, że nie musisz rozkładać portali i masz je w losowych miejscach. No i nie da się ich rozwalić, prawda? Bardzo przyjemna wersja Demogorgona. Ogon? Giga mocny. Najmocniejszy chyba w tym jest sam fakt. Że możesz wyciągnąć ogon, uderzyć i przesunąć postać. I ten hitbox potrafi się przenieść wraz z samą postacią. Czekaj, mogę na tobie ogonek? Nie? Nie mogę, ta. Kończmy. Kończmy to. Irytuje mnie tylko ta dziura w głowie, która zostaje. Nie. Dwa razy z rzędu. Okej. Niech będzie. Jest. Ale ona o mnie nie wie. O, jakie to jest głupie. O nie. Ja dopiero teraz w pełni widzę, jak te tunele działają. Jak to jest głupie. A ciebie damy na hak. Jakie to jest cholernie głupie. GG. Dobra, więc tak. Onir ostatnio zaliczona. Obcy zaliczony. Które nam jeszcze nowe postacie zostały? Rycerza prędko nie ruszę, bo rycerze muszę najpierw nauczyć się podstaw. Dopóki rycerz jest wyłączony, to ja się tego rycerza nie nauczę. Jeśli macie, nie wiem, jakieś pomysły, tylko... bardzo ważny myk jest taki, żeby to była na pewno postać, której jeszcze jakby w tym roku nie robiliśmy, a przynajmniej od tej części świątecznej, no bo w sumie od świąt był po części powrót z tymi buildami postaciami. Więc pomijając te postacie, które były, to jeśli byście jakąś chcieli, może być w sumie nawet ten Nurse. No to tylko, że Nurse to będzie ogólnie bardzo szybki pewnie materiał. Chyba, że trafi się dość myślący teamek, dostanę złą mapę i będę w złej formie, no to może to wyjść różnie. Ale tak jak mówię, wszystko poza postaciami, które były, typu The Huntress, typu Obcy, czy kilka tych nowych postaci. Zostaje na pewno jeszcze Singularity, ale na Singularity nadal potrzebuję punktów, żeby sobie perki rozlokować, więc to w sumie tak w pierwszej kolejności. No i... no i no. Wiecie jak jest.
tyle. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie i cześć.